Sylwia Bomba atakuje Natalię Janoszek? Skomentowała aferę. Natalia za to przeprosi. Sylwia Bomba odniosła się do afery z udziałem Natalii Janoszek i Krzysztofa Stanowskiego. Co ciekawe, celebrytka nie do końca broniła koleżanki z show biznesu. Jak skomentowała kontrowersyjną sytuację? Natalia Janoszek zdobyła ogromną popularność jako gwiazda Bollywood, indyjskiego przemysłu filmowego. Możliwe jednak, że gwiazda tańca z gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo sfingowała swoją zagraniczną karierę, o czym informował Krzysztof Stanowski. Afera z udziałem celebrytki i dziennikarza wywołała ogromne emocje, a sprawę komentują inne gwiazdy krajowego show biznesu. Głos w sprawie zabrała m.in. znana z Google Box. Przed telewizorem Sylwia Bomba. Czy wzięła koleżankę z branży w obronę? Sylwia Bomba o aferze z udziałem Natalii Janoszek. Wzięła stronę aktorki. W rozmowie z portalem Jastrząb Post Sylwia Bomba odniosła się do afery z udziałem Natalii Janoszek i Krzysztofa Stanowskiego. Zdaniem celebrytki oskarżenia mogą bardzo szybko zburzyć nawet długo budowaną karierę. To jest taki bardzo przykry przykład, jak łatwo można komuś zburzyć karierę. Sama jestem ciekawa, ile procent w tym wszystkim jest prawdy, a ile kłamstwa, a ile z drugiej strony jest prowokacji. Tak naprawdę wystarczyło zakpić, zrobić żart i na ten moment cała kariera, całe życie Natalii jest pod znakiem zapytania. Łatwo jest kogoś oskarżyć i obrzucić błotem, stwierdziła. Co ciekawe, Sylwia bierze pod uwagę, że Natalia kłamała na temat swojej kariery w Bollywood. Sylwia Bomba o karierze Natalii Janoszek. Gwiazda Google Box zarzuca aktorce kłamstwo. Sylwia Bomba bierze pod uwagę, że zagraniczna kariera Natalii Janoszek może być zmyślona. Gwiazda Google Box liczy, że jeśli aktorka skłamała, będzie umiała przyznać się do oszustwa. Ja się cieszę, że Natalia poszła z tą sprawą do sądu i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Natalia zbudowała swoją karierę na nieprawdzie, to będzie to udowodnione i Natalia za to przeprosi. A jeżeli ktoś ją obraził? Żeby było jasne, nie trzymam żadnej ze stron. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda prawda, poinformowała. Jak widać, Sylwia nie podchodzi do sprawy jednostronnie.